Ja przeklinam na tym miejscu duchy obłędu. Chcę na początku powiedzieć, że jeżeli ktoś choruje na reumatyzm albo astmę, podejdź do mnie, chcę się o ciebie modlić, zostaniesz uzdrowiony. Jestem Anita Rochniak. Proszę pani, kto pozwolił się takim osobom... I 6 lat temu osobiście poznałam się z Jezusem. Od kogo? Mamy z Jezusem, z którym myślałam, że On czegoś ode mnie wymaga. Całe życie myślałam, że Jezus chce, abym się zmieniała, abym była święta, ale Jezus nie chce twojej zmiany. On nie chce, żebyś się zmieniał. Wszyscy ci mówili od samego początku, zmień się, nie jesteś taki, jak chcę, abyś był, ale Jezus nie chce, abyś się zmieniał. On chce, abyś był całkiem nowym człowiekiem, ponieważ człowiek razem z tym światem idzie na zagładę. Ten świat ginie, bo brak światu poznania odnośnie Jezusa Chrystusa. Ale dziś jestem tutaj, aby wyrwać cię z tego. Jestem dzisiaj tu, aby powiedzieć ci prostą Ewangelię, która ratuje życia ludzkie. Moje uratowało, moją duszę od piekła. Czy ty chcesz uratować swoją duszę od piekła? Piekło i niebo są realne, a ten świat idzie na zagładę, bo brak mu poznania. Co jest dla ciebie ważne? Nawet nie wiesz, jak się mija z prawdą. Nie, 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 nie. Nawet nie wiesz, jak się mija z prawdą. Nie, 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 nie. Ale dziś możesz przyjąć prawdę. Ja ją przyjąłem 6 lat temu. Jezus powiedział, nie zdrowi, ale chorzy potrzebują lekarza. Tylko musisz się przyznać do tego, że jesteś chory. Ja przez lata udawałam, zakładałam maski. Mówiłam, jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam dużo, nie jestem taka zła. Ale 6 lat temu dokładnie, w swoim pokoju, stanęłam sama przed sobą w prostocie swojego serca i zdałam sobie sprawę, że jestem grzesznikiem i że potrzebuję Chrystusa, bo ginę. Mimo tego, że wydawało mi się, że jestem moralnie dobrym człowiekiem, mimo tego, że uczęszczałam do kościoła katolickiego, ja przyznałam się sama do siebie. Jestem grzesznikiem i potrzebuję ciebie, Jezus, bo bez ciebie ginę. W tym kraju ludzie wiedzą, że Jezus jest Panem i Zbawicielem, ale potrzebują pokuty. Potrzebujesz pokuty, bo człowiek jest egocentryczny, umiłował samego siebie. Potrzebujesz przyznać się, że jesteś chory i potrzebujesz lekarza. Powtarzam, człowiek, Bóg nie chce cię zmienić, ale chcę, abyś był nowym człowiekiem. Masz dosyć swojego życia? Nie możesz sobie wybaczyć w przeszłości? Stań się nowym człowiekiem, który żyje z Chrystusem. Musisz wewnętrznie mieć pewność, bo Słowo Boże mówi, że pewność to wiara. Czy masz dziś wiarę w Syna Bożego? Tego, który przyszedł na tą ziemię i umarł na krzyżu za twoje grzechy. Pana życia, ten, który umarł i zmartwychwstał dla twojego zbawienia. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki, zbawienie jest na wyciągnięcie ręki. Ale czy w to uwierzysz? Bóg jest Bogiem ludzi wolnych, a nie niewolników. Miłosny Bóg. On dał ci wolną wolę i On tego nie złamie. Ale chcę, abyś dzisiaj zapamiętał z tego, co mówię, że możesz spotkać się osobiście z Jezusem. Nie przez rytuały, nie przez dobre uczynki, ale przez wiarę. Ja zrobiłam to bardzo prosto. Bóg jest prosty.
On nie jest zawiły. On patrzy na twoje serce. On nie potrzebuje fajerwerek. Znam kobietę, która szła ulicą, spojrzała w niebo i mówi: potrzebuję cię, przyjacielu. I wtedy spotkała się z Jezusem. Potrzebne jest twoje otwarte serce, ale czym jest ono dzisiaj zaślepione? Każdy potrzebuje Chrystusa. Odwróć się dzisiaj od życia, które prowadzisz, i od grzechów. I przybliż się do Chrystusa. Bądź zbawiony. To jest dla ciebie, ale co wybierasz? Człowiek przyzwyczaił się do tego, że jest ciężko, że jest choroba, że jest bieda. Ale Bóg to wszystko zniszczył na krzyżu Golgoty. Ale dziś jest dzień, w którym masz świadomość, że to jest na wyciągnięcie twojej ręki. Człowiekowi poprzez nieposłuszeństwo należy się śmierć. Ale Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, po to, że kiedy ty w Niego uwierzysz prawdziwie, nie zginiesz, ale będziesz miał życie wieczne. To jest Ewangelia. Amen. Amen.